Witam. Dzisiaj jest drugi dzień głodówki. Wczorajszy pierwszy dzień zakończyłem na piciu soku z kiszonej kapusty rozcieńczonego wodą. Wypiłem około litra i opróżniłem przewód cały trakt pokarmowy. No i po tym było. No, dobrze się poczułem, to już tak czułem, że to powinienem zrobić wczoraj. Nie stosowałem lewatywy. Nie stosuję na razie lewatywy. Używam soku z kiszonej kapusty do czyszczenia przewodu pokarmowego, ze względu na to, że jest to wiele przyjemniejszy. Taka przyczyna. Lewatywy nie najlepiej wspominam z tego względu, że przy lewatywach, co należy stosować przy lewatywach, przy lewatywie litr do 1,5 litra, ja zawsze tam około chyba 1,5 litra stosowałem z tego względu, że jestem wysoki, notabene mam 92 kg wagi, to musiałem stosować trochę więcej tego płynu. No i przy lewatywie był problem zawsze z powstrzymaniem się, bo cała procedura przy lewatywie to, że najpierw, że wlewamy ciepłą wodę. Ja wlewałem z sokiem z cytryny, świeżo wyciskanej. Można stosować jeszcze inne zioła albo nadmagania potasu, ale można i czystą wodę. Ale ja przez cały czas, przez wszystkie swoje głodówki stosowałem świeży sok z cytryny. I po wlaniu tej wody przy pomocy przyrządu S-Marka, ale to jest ten cały worek do lewatywy. Chyba mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Jakby ktoś będzie chciał, to może pokażę, jak to wygląda. Przechodzimy do drugiego pomieszczenia bo to najczęściej robimy taki wlew w łazience, prawda? Przechodzimy do drugiego pomieszczenia, kładziemy się najpierw na lewym boku i tak staramy się tak z minutę, ze dwie, nawet 3 minuty najlepiej, 3 minuty, później kładziemy się na plecy, znowu 3 minuty. Przez cały ten czas, bo chce nam się puścić, po prostu jest ucisk taki mięśni brzucha, żeby tą wodę wyrzucić z jelita grubego i w tym czasie, żeby ten ucisk, bo to jest ból bardzo duży, to masujemy brzuch. Przez cały czas musimy masować brzuch, żeby nie doszło do wylania się tej wody, no tam gdzie jesteśmy w tym pomieszczeniu, nie zdążymy uciec do łazienki. Dlatego trzeba masować brzuch przez cały czas. Jeżeli przychodzi zaraz ten ból, masujemy. I masujemy, to jest ten masaż w tym miejscu, gdzie boli, w tym miejscu kładziemy nacisk. W tym miejscu. Później przewracamy się na prawy bok, znowu 3 minuty. Najlepiej jest 3 minuty, ale jak ktoś nie wytrzymuje, to krócej wszystko. Po prawym boku z powrotem wracamy na plecy i znowu ten sam okres czasu, ta minuta czy trzy i znowu wracamy do boku na lewo, na lewym boku. Wszystko to robimy po to, żeby woda się dostała do okrężnicy. I to jest ważne. Najpierw lewy bok, plecy, prawy bok, plecy, lewy bok. Zawsze zaczynamy od lewego boku i kończymy na lewym boku. Po tym możemy stać i do toalety natychmiast i wypróżnić. I to ja nie wspominam tego najlepiej, dlatego jak znalazłem sposób od naturoterapeutów, że zamiast lewatywy można stosować rozcieńczony kwas. Znaczy rozcieńczony ten sok
z kapusty kwaszonej lub z ogórków i działa tak samo i nie ma żadnych przeciwwskazań przeciwko stosowaniu tego, no to jak spróbowałem, dlatego wolę ten, bo wypiję około litra, czy tam dwie szklanki, trzy szklanki, ile jestem w stanie. I po dwóch godzinach, półtora do dwóch godzin, idę do toalety i to naturalnie się wypróżniam. I leci woda pod ciśnieniem. Także ten sposób dla mnie w tej chwili jest bardziej atrakcyjny, ze względu na to, że nie jest mniej nieprzyjemny. O, bo to z przyjemnościami, tu nie ma mowy o żadnych przyjemnościach, ale jest mniej nieprzyjemny, dużo, znacznie mniej. Także ja na razie stosuję ten. Nie wiem, czy to się nie zmieni w trakcie, bo na przykład może zabraknąć mi soku, bo w tej chwili to jest z tym dobrze, że kupiłem sobie 8 litrowych takich torebek i stosuję ten sok. No 8 to jest na 8, to jest na 8 dni. Z litra mogę zrobić 2 litry, czyli na rano i na wieczorem, jeżeli 2 razy dziennie będę robił. Cały czas będę stosował to w zależności od samopoczucia. Jak się czuję. Jeżeli zaczynam się czuć źle, to trzeba stosować oczyszczanie, opróżnianie jelita grubego, gdyż to są toksyny. Toksyny i wszystkie te substancje nieswoiste, które są usuwane przez śluz, przez błony śluzowe w przewodzie pokarmowym, one z powrotem się wchłaniają i dlatego jest to złe samopoczucie. Dlatego lewatywę się nie robi, znaczy z początku się robi po to, żeby usunąć te masy kołowe, ale później, jak już tych mas kołowych już nie ma. Bo z początku przy pierwszej lewatywie to miałem, że, bo ja pierwszą lewatywę miałem 2 tygodnie, 14 dni, znaczy pierwszą budówkę miałem 2 tygodnie, 14 dni, to prawie do końca miałem, wychodziły mi takie czarne kropki, tak jak smoła. Takie wychodziły z jelita. Później przy drugiej głodówce, to już nie pamiętam dokładnie po którym dniu, ale już była, już szła woda zabrudzona tylko żółcią. Zarzucona tylko woda, ale była czysta. Przy trzeciej też już tak było dosyć szybko. Teraz ja ostatnio tą głodówkę robiłem dawno, gdzieś 7-6 lat temu. Tak, już dosyć dawno. Nie wiem jak będzie. Tylko, że w tej chwili to już sobie zaplanowałem inaczej. W tej chwili z tego względu, że mogę sobie pozwolić na to, bo nie chodzę do pracy takiej zwykłej, tylko udzielam porad, czyli konsultacji. I z tego żyję, a wymogi mam niewielkie. Mnie wystarczy zapłacenie rachunków. I mogę sobie pozwolić na głodówki częstsze. I w tej chwili, co sobie zaplanowałem, ja od początku tego nie mówiłem, że ja planuję jedną około miesiąca, później miesiąc przerwy, czyli bo tyle samo, co się głoduje, tyle samo to jest okres wychodzenia z głodówki. I czyli miesiąc głoduję, miesiąc wychodzę z głodówki i zaraz potem natychmiast przechodzę na drugą głodówkę. I chcę to przeprowadzić tak w sposób bardzo intensywny, że czas na, zresztą teraz jest ten czas ważny, czas przemian, jakich teraz istnieje. Ja chcę też oczyścić jeszcze bardziej swoją duszę, ale także i ciało, bo to wszystko jest powiązane. I dlatego moje plany są takie bardziej dalekosiężne. Miałem o tym nie mówić z początku, ale gdzieś się tak wyszło, że no, powiedziałem. No dobrze, wracamy do lewatywy. Tak jak wcześniej już wspomniałem, ja w tej chwili stosuję sok z kwaszonej kapusty.
Dobrze tu w Anglii mamy, że że otrzymujemy praktycznie wszystkie polskie produkty, które są w Polsce. Także to jest super, że mogę dostawać tą kapustę, ten sok, nie kapustę, ten sok z kwaszonej kapusty, ale muszę wam powiedzieć, że cena jest prawie taka sama. Tak jakby za kwaszoną kapustę, za sam sok. No dobrze, ale ja tutaj nie narzekam, tylko mnie tak zaskoczył, mówię, o, za wody tyle samo się płaci jak za kapustę. I to jest to. Dzisiaj rano, znaczy w nocy miałem taką, tak jak po pierwszej nocy było wspaniale, to dzisiaj noc miałem przerwane jakieś, źle się czułem w nocy, znaczy nie miałem dobrych snów, jakieś brednie mi się śniły, często się budziłem, nie była najlepsza noc. I miałem taki cały czas sen, który powracający, jakbym wchodził do rzeki, taki dziwny to był. Znaczy, na temat tego snu na razie nie będę jeszcze mówił, może w przyszłości jego rozbierzemy. Dzisiejszy dzień był. Zacząłem go picie soku z kiszonej kapusty i przeczyszczenie przewodu pokarmowego z tego względu, że źle się po prostu rano nie za bardzo czułem, ale tutaj w Darlington było dzisiaj słonecznie, ocieplenie, 12 stopni ciepła, ale wiatr, niesamowity wiatr. Wyszedłem na spacer niechętnie, ale wróciłem szybko, zawróciłem, bo się nie dało chodzić. Po drugie źle się czułem. Poszedłem do sklepu, tylko po koperty bąbelkową mi się skończyły, a muszę wysłać wodę. Muszę zamówić znowu te koperty, większą ilość online, ze względu na cenę. Po prostu taniej. Trzeba zamówić 50 sztuk następne. No ja takie ilości zamawiam. Bo wysyłanie wody cały czas idzie i będzie szło. Także dzisiejszy dzień raczej spędzałem w domu. Odwlekałem nagrywanie. I dopiero dzisiaj późno jest. W tej chwili jest godzina u mnie za 5:05. To jest późno, jak zawsze wcześniej nagrywałem. I nagrywam z domu. Bo wiatr jest dalej, już z oknami już jest szaro, się ściemniło już. Jeszcze nie jest dokładnie ciemno jak w nocy, ale już jest taka szarówka wieczorna. Ale dalej wiatr jest. Także nie nagrywałem cię na zewnątrz, tylko nagrywam z domu ze względu na pogodę. No i samo poczucie nie najlepsze. To jest drugi dzień głodówki, ale ja wiem, że później będzie coraz lepsze. To jest okres, kiedy ja tak odczuwam skutki przejścia na odżywianie wewnętrzne, bo ja jeszcze czuję, że już jestem na odżywaniu wewnętrznym. To odczuwam po tym ilość toksyn nagle, które się dostaje do organizmu. Bo jak przechodzi się na odżywianie wewnętrzne, to z tych komórek, nawet z tych komórek tłuszczowych, które tłuszcz jest pobierany, to w tych tłuszczach są rozpuszczone, jest bardzo dużo toksyn. Tam jest uwięzionych mnóstwo toksyn. I to się nagle dostaje do krwi. Rozumiecie? Dlatego to są skutki, te moje samopoczucie. Nie najlepsze dzisiaj. Ale chyba i pogoda też miała swój wpływ na to. No dzisiaj mi żona powiedziała, że śmierdzę. No ale takie są właśnie skutki głodówki, że się śmierdzi. Można się wykąpać, umyć zęby, za godzinę będzie z powrotem. Także trzeba się często myć, kąpać, myć zęby, płukać usta, no bo jednak się śmierdzi. I to jest
Siedzę najczęściej na górze u siebie w pokoju z tego względu, że bo tutaj normalnie rodzina funkcjonuje. Jest gotowanie, żona ogląda telewizję, filmy. Ja nie oglądam w ogóle. Znaczy, już przestałem wcześniej przed głodówką. W trakcie, bo z tego względu, że to jest przeżycie duchowe, nie mogę sobie zaplątać jakimiś, żeby mi obce myśli przychodziły do głowy, czyli z filmu, jak się obejrzy jakieś filmy, a w tych filmach to jest albo mnóstwo seksu, albo przemocy, krew się leje, te intencje ludzi są takie nieczyste i później myślami się idzie za tym, co się obejrzało. Ja odseparowałem się od tego, nie będę oglądał żadnej telewizji. Co wczoraj robiłem wieczorem, to sobie słuchałem muzyki, raz, dwa, trzy. Koncertu na 20-lecie, na 25-lecie, na 30-lecie. Lubię, bo to jest, lubię tę muzykę. I jakiś filmik jeszcze inny na YouTube oglądałem. Próbowałem jedną panią oglądać, która też jest taka dosyć znana, ale nie, głos mnie po 10 minutach nie mogę dalej słuchać jej głosu. Głos mi przeszkadzał zbyt twardy, metaliczny. Nie czułem z niej ciepła, kompletnie nic, takiej miłości. No i nie mogę dalej. No, po drugie mówiła jeszcze takie rzeczy, no, ale mnie nie zrozumiałem. Mówiła językiem niezrozumiałym dla mnie. Także niestety nie mogłem. No, nie chcę tu wymieniać imion, bo to nie ma sensu. Także dzisiaj tak wygląda mój dzień. W tej chwili będę się przygotowywał do wieczora, ale chyba sobie wieczorem znowu będę pił sok. Ten rozcieńczony sok z kapusty, bo jednak chcę jeszcze opróżnić znowu przewód pokarmowy. No bo jednak te toksyny czuję. Czuję i to bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim i na razie do jutra.